Witam Państwa na webinarze poświęconym metodom powiększania męskich narządów płciowych. Nazywam się Piotr Konwiński, jestem specjalistą chirurgii ogólnej i w klinice Proestetika w Poznaniu przeprowadzam właśnie zabiegi powiększania penisów. Dzisiaj skupimy się na dwóch metodach powiększania penisa, dwóch generalnie mało inwazyjnych metodach, czyli na powiększaniu, pogłębianiu tak naprawdę kwasem hialuronowym i przeszczepem tłuszczu. Na wstępie dodam, że na taką wizytę można się zapisać za pośrednictwem portalu kliniki.pl, jak i również na numer telefonu, który jest widoczny w lewym górnym rogu ekranu. Zabiegi wykonujemy oczywiście celem poprawy wielkości penisa. Tak jak wspomniałem na wstępie, ten efekt tyczy się głównie grubości. No bo gdybyśmy chcieli tutaj powiększyć czy wydłużyć, no to są oczywiście dedykowane do tego zabiegi. Zabiegi polegają na tym, że należy przeciąć więzadła, które mocują członek do miednicy. No, niesie to niestety za sobą też pewne efekty uboczne, ale no, tym się nie zajmuję. Tym się nie zajmujemy i o tych metodach nie będziemy opowiadać. Największą popularnością cieszy się zabieg z użyciem kwasu hialuronowego. No, przede wszystkim zaletą tego zabiegu jest to, że mamy już gotowy materiał. No, panowie, jak wiadomo, boją się wszelkich działań zabiegowych, więc najczęściej wybierają tą metodę z gotowym preparatem i tutaj tej już części polegającej na pobraniu tłuszczu nie ma. Pokrótce powiem, no, pobranie tłuszczu wykonujemy z niewielkich nacięć kaniulą, tak zwaną liposukcję strzykawkową w znieczuleniu. No, nie jest to, nie powoduje to dużego dyskomfortu, no ale jest zawsze jakąś ingerencją, jakąś dodatkową częścią zabiegu. Także, tak jak mówię, jest to zdecydowanie mniej popularne niż kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy jest tutaj dość, można powiedzieć, sprytnym preparatem, który podajemy w tkanki. I kwas ten oczywiście działa jako wypełniacz. On sam w sobie ma taką strukturę, że podczas, znaczy powiem na wstępie, że jest to biodegradowalny materiał, który przez enzymy hialuronidazy jest w tkankach rozkładany, aczkolwiek walczy z tym rozkładem i zmniejszaniem się jego objętości, przyłączając kolejne cząsteczki wody. Więc jakby ten efekt utrzymuje się tutaj no, dosyć długo. Można przyjąć, że mniej więcej półtorej roku efekt się utrzymuje. No również w przypadku tłuszczu efekt można powiedzieć, że też nie jest stały. Wiele czynników zależy od tego, jak ten efekt się utrzyma, choćby to, czy tłuszcz podany się przyjmie. No, on oczywiście również ulega degradacji, więc od razu uprzedzam, że zabieg z użyciem tłuszczu też nie jest jakby tutaj już trwały no i wymaga najczęściej powtarzania. W kwestii tłuszczu dodam jeszcze, że no, zdarza się tak, że ten tłuszcz oczywiście się przyjmuje, no i niestety tworzy tłuszczaki w tkance podskórnej
i kiedy wymaga taki tłuszczak nacięcia skóry i ewakuacji. Z kwasem hialuronowym tego problemu nie ma. Możemy go w nadmiarze w tej tkance podskórnej rozprowadzić. Jak wygląda sam zabieg? Albo może najpierw powiem o przeciwwskazaniach, no kiedy bym się nie podjął wykonania tego zabiegu, czyli tutaj podstawowym przeciwwskazaniem jest chociażby występowanie stulejki. Jeżeli pacjenta zbadam przed zabiegiem, stwierdzam stulejkę, no to zabiegu nie możemy przeprowadzić, gdyż no te objawy podanie kwasu hialuronowego, które stulejka powoduje, się nasilą i na pewno nie byłoby to korzystne, więc najpierw trzeba rozwiązać problem stulejki, a następnie tutaj możemy działać w kwestii pogłębiania. Innymi przeciwwskazaniami no to są choroby autoimmunologiczne, choroby nowotworowe. Jeżeli ktoś przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, to też myślę, że lepiej tutaj unikać tego typu interwencji, gdyż ryzyko wystąpienia krwiaka jest znacznie większe. No, kwestia też uczuleń. Uczulenia najczęściej się zdarzają na środki znieczulające. I teraz przejdźmy do właśnie techniki wykonania zabiegu. Oczywiście zabieg poprzedzony jest, tak jak już wspomniałem, konsultacją, do tego badaniem przedmiotowym. No i jeżeli nie stwierdzę przeciwwskazań i pacjent wyraża świadomą zgodę, to taki zabieg od razu po konsultacji możemy przeprowadzić. Oczywiście przygotowujemy najpierw odpowiednio pole zabiegowe, dezynfekcja. I u nasady pęcia podaje znieczulenie miejscowe, czyli lidokainę, aby zabieg był w pełni komfortowy. Następnie poprzez kaniulę, czyli taką igłę, która sama w sobie minimalizuje ryzyko powstawania krwiaków, podaje na wizycie 10 ml kwasu hialuronowego w tkankę podskórną pęcia. Że tak jak mówię, zabieg jest w pełni komfortowy, pacjenci nie skarżą się absolutnie na żadne dolegliwości podczas podawania preparatu, także preparat jest podany, następnie jest rozmasowany celem równomiernego rozłożenia, no i oczywiście później ponowna dezynfekcja i opatrunek na miejsce wkucia kaniuli. Dosłownie jest to taki ubytek w skórze około 1 mm. Czy jakoś trzeba się szczególnie przygotować do tego zabiegu? Generalnie jakichś przygotowań nie trzeba czynić. Także tutaj możemy jakby od razu przystąpić do działania. Rekonwalescencja. Generalnie zalecenia po zabiegu są takie, że pacjent powinien stosować tak zwaną elewację członka, czyli członek ustawiony ku górze, właśnie żeby minimalizować tutaj przesunięcie preparatu, szczególnie dystalnie, co byłoby właśnie też niekorzystne i wizualnie, i również czynnościowo. No jeszcze też pacjent ma takie przykazanie, żeby kontynuować rozmasowywanie preparatu. Niekiedy się zdarzają pewne takie depozyty, które właśnie można spokojnie rozmasować i działać na rzecz tego, żeby to jak najlepiej się ułożyło. No i kolejnym zaleceniem jest no, wstrzemięźliwość seksualna. No, przez około 3 tygodnie zalecamy tutaj w trosce o to, żeby preparat się nie przesuwał, wstrzemięźliwość. Rezultat takiego powiększenia widoczny jest praktycznie na miejscu od razu, gdyż
no, podajemy dodatkową objętość 10 cm sześciennych i o tyle właśnie objętość członka się zwiększa. Ogólnie zabieg można powtórzyć. Niekiedy pacjenci pytają, czy możemy podać jednoczasowo więcej. Generalnie staram się tego unikać, gdyż no, zawsze podanie kwasu hialuronowego, a przynajmniej teoretycznie, może się wiązać z tym, że pogarsza się ukrwienie tkanek i w celu minimalizacji tego ryzyka. Kolejne podanie staram się czynić po około 4-6 tygodniach od pierwszego zabiegu. No tak jak wspomniałem wcześniej, w klinice Proestetika w Poznaniu większość zabiegów, które wykonujemy, to zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego. Na szczęście dotychczas żadnych powikłań nie stwierdziliśmy. Jedyne to naturalną kwestią jest to, że po takiej ingerencji może utrzymywać się czasowe zasinienie w miejscu podania lub na samej tkance podskórnej. Także no, jakiś tutaj uwag czy innych dolegliwości pacjenci nie zgłaszali i także uważamy, iż jest to zabieg w pełni bezpieczny. Dobrze. No myślę, że w tej sytuacji możemy przejść do pytań od widzów. Dobrze. Pierwsze pytanie. Panie doktorze, czy aby penis utrzymał oczekiwaną swoją wielkość i grubość, trzeba zabiegi wykonywać do końca życia, czy może po 5-10 zabiegach odpowiednia ilość tłuszczu się zachowa? No powiem szczerze, że no jest opisywane, że pewna ilość tłuszczu może pozostać, które się trwale przyjął. Najczęściej są to jednak śladowe ilości. Nigdy nie widziałem pacjenta po 5-10 zabiegach, więc też ciężko odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że też no, po takich ilościach zabiegów z użyciem podania tłuszczu to każdy kolejny jest zabiegiem trudniejszym. Tak? Zdarzyło mi się przyjmować pacjenta, któremu podawałem kwas hialuronowy, a pacjent wcześniej był po podaniu tłuszczu i był to zabieg bardzo trudny technicznie, ze względu na to, że były tam obecne liczne wzrosty, takie właśnie niewielkie tłuszczaki, więc myślę, że tutaj też odpowiadając na to pytanie, nie liczyłbym, że to już będzie efekt trwały i satysfakcjonujący po tych 5-10 zabiegach z użyciem podania tłuszczu. Poproszę kolejne pytanie. Jak długo utrzymuje się efekt zabiegu powiększania penisa własnym tłuszczem? No to szczęśliwo odpowiedziałem na to pytanie wcześniej. Generalnie zależy to od tego, czy tłuszcz podany się przyjmie. Tłuszcz podawany jest z dużą nadkorekcją, czyli początkowo efekt jest dość spektakularny, ale no, niestety taki się nie utrzymuje. To zostaje mniej więcej około 15-20% jest w stanie się utrzymać właśnie około między rok a dwa. Więc tak należy to tutaj stwierdzić, że jest to dosyć porównywalny czas, jeśli chodzi w porównaniu z metodą z użyciem kwasu hialuronowego. Poproszę kolejne pytanie. Jak często dochodzi do powikłań w przypadku zabiegu powiększania penisa własnym tłuszczem i czy powikłania są permanentne?
Czy ogólnie z naszych doświadczeń wynika, że powikłania są rzadkie. Powikłań dotychczas nie stwierdziliśmy. Jeśli chodzi o własny tłuszcz, to tak jak powiedziałem wcześniej, najczęściej mogą powstawać tłuszczaki lub po prostu przedwczesne wchłonięcie się tłuszczu i krótkotrwały efekt zabiegu. Jeśli chodzi o kwas hialuronowy, to tak jak wspomniałem również powstają niekiedy drobne zasinienia, innych powikłań nie widziałem. Kolejne pytanie poproszę. Czy zabieg ma wpływ na erekcję lub libido? Myślę, że to jest właśnie bardzo trafne pytanie, które jakby tutaj wielu potencjalnych pacjentów nurtuje. Tak jak wspomniałem w opisie zabiegu, podajemy preparat w tkankę podskórną. Także ogólnie na erekcję na pewno ten zabieg nie wpływa, także jeżeli problem z erekcją występował przed zabiegiem, to nie należy liczyć absolutnie, że po zabiegu ten problem ustąpi, chyba że był to problem natury psychologicznej i jakby zwiększona pewność siebie po zabiegu potrafi również tutaj przynieść oczekiwany efekt. Jeśli chodzi o libido, to myślę, że również możemy tutaj stwierdzić podobnie, że co najwyżej w sferze psychologicznej może tutaj nastąpić istotna poprawa. Kolejne pytanie poproszę. Jak bardzo widać po penisie, że jest po zabiegu powiększania. Tak jak wspomniałem wcześniej, widać to natychmiast, efekt jest natychmiastowy. Tak jak również wspomniałem, w zabiegu z użyciem tłuszczu jest duża nadkorekcja. Jeśli chodzi o kwas hialuronowy, to efekt jest generalnie już natychmiastowy i należy go traktować jako efekt docelowy. Nie potrzeba tutaj jakiegoś czasu, aż preparat zacznie działać. Także myślę, że tutaj to wyjaśniłem. Kolejne pytanie poproszę. Jak długo po zabiegu powiększania penisa nie będę mógł podejmować kontaktów seksualnych? Również już powiedziałem, że zalecamy 3 tygodnie wstrzemięźliwości celem jakby stabilizacji tego preparatu, żeby on miał czas na to, żeby się w tych tkankach odpowiednio ułożyć i żeby nie następowały jego przesunięcia. Kolejne pytanie. Okej, czyli to już mamy wszystkie pytania na dzisiaj, także bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego webinaru, za obecność i zapraszam osoby zainteresowane do kliniki Proestetika na konsultację ze mną i ewentualny zabieg. Wizytę można umówić dzwoniąc na numer, który widzą Państwo w lewym górnym rogu ekranu. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję za udział.